on tutaj robi? Pomaga. I to za darmo. Powiedział, że od przyjaciół brata pieniędzy nie weźmie. A? Za darmo? Czekaj, kto by chciał za to płacić. Ha, w ogóle stylista. O, co to w ogóle za zawód jest? Normalny zawód. Co ty się go czepiasz? Co się czepiam? Ty wiesz, co to znaczy, jak twoi kumple grają w piłkę na podwórku, a twój brat obok robi pokaz mody i jeszcze ci każe być tym modelem? To uważasz, że to jest normalne? Ty byłeś modelem? Musiałem być modelem, bo wszystko by matce wykapował tam takie różne rzeczy, rozumiesz? Wiesz, jak się ze mnie śmiali kumple? A co miałeś na sobie? W ogóle nie pytaj w ogóle. Nie denerwuj się, to już niedługo on za 2 tygodnie jedzie na turniej do Brazylii. Że on jedzie na turniej? Do Brazylii? Fryzjer jedzie do Brazylii, a Pele zostaje w Polsce, tak? No super. Głupi to ma zawsze szczęście. Dwóch głupich mówił, że może wziąć osobę towarzyszącą. Cześć. Cześć, 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 bracie. Cześć, Rysiu. Cześć, bracie Pele. Te pióra. I co myślisz, Sonia? No, piłka. Taka piłka. Ale wiesz, ale nie myślisz, że to jest, wiesz, za bardzo takie eklektyczne, wiesz, Proszę cię, gdzie tu eklektycznie? No, przecież to jest, wiesz, to jest genialne, słuchaj, te pióra. Francja, elegancja, nie? Super. Naprawdę myślisz? To ja, słuchaj, to ja jeszcze może jedno pióro dołożę, jak, wiesz, jak 4 słupki na boisku, jak sylaby w wyrazie Brazylia. Patrz, Brazylia. Dokładnie, wiesz, te pióra wszędzie możesz tutaj, tak, wiesz, super. No. No, a tam słyszałem, że... Tam jakiś na turniej jedziesz, czy coś? No właśnie, słuchajcie, bo jest sprawa, są 2 akredytacje i... Aha. No i... Ty nie, masz naprawdę? Masz akredytację? Mam. I chciałbym cię zapytać, czy, wow. czy wiesz... No już myślałem, że mnie nie zapytasz. Czy zechciałbyś, czy zgodziłbyś się? Oczywiście. Żeby pojechała ze mną Sonia. Jak Sonia? No... No bo mogę jakby zabrać jeszcze jedną osobę poza swoją osobą i pomyślałem, że, żeby zabrać Sonię, no bo sam... A sobie żartujesz teraz, tak? Nie. A nie pomyślałeś może o swoim bracie? Ej, Rysiu, hej, halo, brat do ciebie mówi, to spójrz na mnie. No. Co, ty bilet oddajesz w obce ręce? Obce? Proszę cię, wy... Proszę cię, Poele, ja to zapamiętam. Ja ci bardzo, Rysiu... Ja ci bardzo dziękuję, kochany, że ty pomyślałeś o mnie. I tylko, że tak się składa, że w czerwcu egzaminy na studiach, tutaj ta robota w pubie, także nawet tak bym nie mogła, to już weź tego karakana. No, słyszysz to, Rysiu. No, ale... Weź, proszę cię, bracie, ale Janeczku, ale przecież ja nigdy wiesz, nie myślałem, że ty byś chciał ze mną jechać, przecież ty... Rysiu, że ty nie jesteś tym fryzjerem. Jesteś, wiesz, stylista, wow. To jest zawód, to jest to. No to słuchaj, jedziemy. Że akredytacje są na wszystkie dni. Na wszystkie dni na start. Wiesz, że nie będziemy w ogóle spać. W ogóle, wiesz, wszystkie mecze wieczorami. Brazylijska samba. A, wiesz, nie będzie czasu na mecze w ogóle. Przecież te, wiesz, wybiegi, pokazy, wiesz, studia wizażu. Wiesz, kalendarz jest napięty, ledwo zdążymy na konkurs Metamorfos przyjrzeć. Muszę stary jakoś przerobić, człowieku. Co tu jest grane? Na jaki turniej ty masz akredytację? Brazil. Silas Open, Rio de Janeiro, bracia Malak w walce o złoty grzebień, wiesz. Ja coś ci muszę, wiesz, w ogóle kupić, taki kaszkiet, takie 2 duże grochy i wiesz, taki kombinezon a la pajac, wiesz, takie odważne, pajac, bezkompromisowe pepito. Jak ci zaraz te pióra... Może prążki bardziej.